Rada Inicjatyw Polsko-Polonijnych, nasze kolejne spotkanie. Dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie, jest nas coraz więcej. Tytuł dzisiejszej transmisji to jak uratować polskie górnictwo, jak uchronić polskie społeczeństwo przed totalnym wywłaszczeniem. Agendę przygotował Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, reprezentowany dzisiaj przez pana inżyniera Krzysztofa Tytko. Witamy pana inżyniera. Witam serdecznie. Przywitam wszystkie osoby. Pan poseł Jarosław Sachajko. O jest, witamy pana posła. Jestem, kłaniam się nisko. Jarosław Sachajko, Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Tak nazywa się nasze koło parlamentarne. Zajmuję się głównie rolnictwem, zdrowiem, ale również jestem przewodniczącym takiego zespołu parlamentarnego do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski w oparciu o krajowe nośniki energii oraz odnawialne źródła energii. Myślę, że bardzo ważny zespół. Bardzo dziękuję inżynierowi Krzysztofowi Tytko za pracę w ramach tego zespołu. Bardzo serdecznie witamy i dziękujemy za obecność, za stałą obecność. Jest z nami pan poseł Robert Majka. Dobry wieczór państwu, witam serdecznie. Zajmuję się polityką od 40 lat. Z wykształcenia jestem politologiem, analitykiem. Byłem posłem 8 kadencji, byłem także sędzią w Trybunale Stanu. No cóż, staram się wspierać, proszę państwa, tego typu inicjatywy, które państwo tutaj przedstawiacie, jeśli chodzi o polskie zasoby naturalne i nie tylko. To tyle z mojej strony, w dyskusji wyjdzie wiele, wiele ważnych kwestii. Dziękuję bardzo. A jeszcze jedno, reprezentuję ruch przeciw cenzurze prewencyjnej w Polsce. Dziękuję bardzo. Co wszyscy chyba wiedzą. Dziękujemy panie pośle. Pani Ewa Paradzińska. Dobry wieczór państwu. Witam serdecznie. Reprezentuję Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych wraz z ekspertami. Również Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia. Jestem blisko 40-letnim, z 40-letnim stażem byłym polskim przedsiębiorcą. Zajmuję się obroną polskich zasobów naturalnych, zajmuję się krzewieniem wiedzy o prawach obywatelskich, o możliwościach prawidłowego życia w każdym kraju, aby każdy człowiek miał pełne prawa do decydowania i współuczestnictwie w zarządzaniu krajem. Bardzo dziękujemy. Jest z nami po raz pierwszy pan Roman. Proszę państwa, dla tych osób, które mnie znają, jestem z wykształcenia inżynierem energetykiem, 25-letni staż na Politechnice Częstochowskiej. Zrealizowałem wiele projektów badawczych i wdrożeniowych z zakresu czystych technologii węglowych oraz technologii przetwarzania odpadów, zgazowania, toryfikacji, wykorzystania źródeł odnawialnych energii oraz paliw. W Obywatelskim Komitecie Obrony Polskich Zasobów Naturalnych uczestniczę razem z Krzysztofem w tym projekcie, aby po prostu próbować ratować to, co próbują nam zabrać. Bardzo dziękujemy za obecność. Pan Romuald Starosielec. Dobry wieczór państwu, Jedność Narodu, Warszawa. Ostatnie tygodnie zajęły mi napisanie raportu o stanie polskich grupy zbrojeniowej i projektach na formach. Teraz właśnie zasiadam do innego zespołu poświęconego energetyce i tutaj panie Romanie, po tym spotkaniu chętnie się do pana uśmiechnę, a tworzymy zespół na rzecz wykorzystania potencjału tkwiącego w ciepłowniach miejskich i zakładowych w kierunku ich przebudowy do wysokowydajnych kogeneracji. Dziękuję. Bardzo dziękujemy. Maciej Pytlik, Berlin. Witam państwa. Ja reprezentuję firmę przyjaciółską z Indonesia, która zajmuje się utylizacją odpadów rotacyjnych PGPM Polska Miejska. I włączenie ich do oczywiście do naszych zasobów naturalnych, jak to walczymy z tym zasobem. Bardzo dziękujemy.
Inżynier Robert Zagorzon, Hiszpania. Dzień dobry. Ja jestem biznesmenem, który wdraża technologie, które mają za zadanie ochronę środowiska i rewitalizację zasobów naturalnych. Moje działanie jest bardziej globalne, a do Polski mam sentymenty i pierwsze wdrożenia właśnie tam się odbyły. Dziękuję. Wdrożenia technologii. Bardzo dziękujemy. Tak. Pan Bogdan Kulas, Norwegia. Dobry wieczór Państwu. Pozdrawiam z północy. 40 prawie lat na wygnaniu z Norwegii, ale urodzony jestem w Ostrołęce i nie mogę się nadziwić i, że tak powiem, ciągle tak jak prezydent Duda się uczę. No i właśnie nie mogę się nadziwić, dlaczego w Ostrołęce muszą straszyć dwie wieże Kaczyńskiego za miliard złotych, a dlaczego zamiast tego nie zbudowano jakiegoś lepszego połączenia z Bogdanką i nie wozi się. Właśnie. Tak to bywa, jak się używa niewłaściwych nazw. No, nic nie poradzimy. Są z nami jeszcze pan Marek Adam i Bogdan Gizdoń, który wiem, że nie ma kamery. Bogdanie? Tak? Tak, masz kilka sekund na przywitanie się. W końcu ty wymyśliłeś dzisiejszą agendę. Dziękuję. Dobry wieczór wszystkim. Bogdan Gizdoń, Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych. Jestem przedsiębiorcą. Od wielu lat działamy w obronie polskiego górnictwa, zasobów naturalnych i później będę miał okazję przedstawić trochę informacji o naszej działalności. Bez kamer są z nami jeszcze tutaj panowie Marek i Adam, ale pierwszy się podłączył pan Andrzej. Halo, panie Andrzeju. Dzień dobry, witam. Dobry wieczór. Dwa słowa o sobie. Andrzej Wilk, jestem w tej chwili przewodniczącym sekcji technik informacyjnych Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Bardzo dziękujemy za obecność. Proszę być z nami cały czas zalogowanym w pokoju. Pan Marek i pan Adam, czy macie kamery? Halo, halo, Marek Staroń, czy słychać mnie? Tak, słuchamy. No problem będzie z kamerą, także tylko będę na fonii. Także witam serdecznie wszystkich zgromadzonych. Marek Staroń, Związek Zawodowy Kontra. Tauron Wytwarzanie, przewodniczący oddziału elektrowni Siersza i wiceprzewodniczący Komisji Górnictwa i Energetyki w Komisji Krajowej Związku Zawodowego. Bardzo dziękujemy za obecność i witamy serdecznie. No i pan Adam został z tych, których widzę na ekranie. Mam taki pomysł, już oddaję głos panu inżynierowi. W tej chwili dochodzi do finalizacji restrukturyzacji polskiego górnictwa i energetyki. Jak również wczoraj pojawił się krajowy plan odbudowy oparty na pięciu filarach i my uważamy, że te dwa dokumenty są bardzo ważne z punktu widzenia egzystencji Polaków w przyszłości, a szczególnie mówiąc te dwa dokumenty, gdy będą sfinalizowane i będą sfinalizowane tak, jak to zaplanował rząd i związki zawodowe. Mówię tutaj o związkach zawodowych, tych, które są liderami tutaj, to nastąpi całkowite wywłaszczenie polskiego społeczeństwa z majątku i grozi nam utrata państwowości, dlatego też w trybie pilnym zwołujemy takie spotkania, ażeby opracować plan, co zrobić, żeby uniknąć tego śmiertelnego niebezpieczeństwa dla narodowości polskiej, bo ona jest w głównej mierze jest zagrożona. No, szanowni Państwo, ja jestem troszkę rozczarowany, bośmy zrobili tyle, za chwilę o tym powie Ewa, żeby doprosić do tej dyskusji, czy to stronę rządową miała tutaj być obecna pani senator Tobiszowska, pani senator Gawęda, pan pełnomocnik Adam Gawęda, były pełnomocnik. Miał być autobus, miał być związki zawodowe. Dzisiaj jakby jeśli nie mamy tych słuchaczy, to znowu obracamy się w własnym gronie i to jakby zmienia całkowite tutaj wszystkie te osoby, czy to Roman Stałosielec, czy pan Majka, wszyscy wiedzą, jaki jest główny cel Obywatelskiego Komitetu Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, więc tutaj będziemy znowu mówić o czymś, o czym wszystkim wiemy,
Także troszkę się ta konwencja zmienia. Cieszę się bardzo, że jest pan Marek i to może byśmy rozpoczęli w tej chwili w taki sposób, że chciałbym, żeby pani Ewa Paradzińska krótko powiedziała, jak wiele starań poczyniła, ażeby dopuścić stronę społeczną reprezentowaną przez OKO.PZPN do tych wszystkich programów restrukturyzacji, ażebyśmy mogli na bieżąco współuczestniczyć. Tak samo Bogdan Gizdoń zrobił wiele wysiłku i niech oni może po 2-3 minuty coś powiedzą na ten temat, a później poproszę pana Marka, żeby ewentualnie naświetlił nam może jako pierwszy ze strony jaka dzisiaj jest sytuacja w tej umowie społecznej i jakie jest stanowisko Związku Zawodowych Kontra? No wszyscy od lat wiemy, bo przecież Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych można powiedzieć już zaistniał czy sławił się w obronie niejednej kopalni i niejednej gałęzi gospodarki polskiej, bo przecież przez dziesięciolecia likwiduje się polski majątek. Z ostatnich wydarzeń, także OKO.PZN trzyma rękę na pulsie, reaguje i przejmuje inicjatywę. Dowodem tego jest, jesteśmy inicjatorem powstania parlamentarnego zespołu w 2018 roku, parlamentarnego zespołu do spraw kopalni Krupiński oraz zgazowania węgla nowej technologii, to jest 2018. Podczas pracy tego zespołu dokonano analizy, inwentury, nawet bez udziału głównego geologa kraju, bez udziału ministra Tobiszowskiego, którego wzywaliśmy wielokrotnie na posiedzenia tego zespołu. Zespół pracował ponad rok, odbyliśmy szereg posiedzeń, one są wszystkie z kamer sejmowych nagrane, każdy sobie może je odtworzyć. Pod przewodnictwem posłów, również posła Jarosława Sachajko, nasz ekspert Krzysztof Tytko przeanalizował dogłębnie wraz z geologiem Tomaszem Nałęczem, wraz z wieloma ekspertami, przeanalizował dogłębnie stan zasobów polityki energetycznej, polityki surowcowej kraju. W dalszym ciągu nie ustawaliśmy w działalności, eksperci byli cały czas aktywni, publikowali, organizowaliśmy konferencje, organizowaliśmy protesty, sprzeciwy. Jedna z takich słynnych konferencji to konferencja już w zlikwidowanej kopalni Krupiński. To też jest naszym autorstwa właśnie ekspertów OKO.PZN. Kolejnym, wiele działań, cały czas Obywatelski Komitet jest aktywny i na każdym polu i już wykorzystuje każdą możliwość, aby tą świadomość, swoją świadomość zagrożeń, istniejących zagrożeń przekazać opinii publicznej. Korzystamy z mediów społecznościowych, utworzyliśmy kanał na YouTube OKO.PZN. Poruszyliśmy na naszym poziomie tutaj województwa śląskiego, najbliżej nam wszystkich przewodniczących związków zawodowych. Osobiście z Krzysztofem Tytko, Bogdan Gizdoń, wszyscy podróżowali, goniliśmy. Chcieliśmy przekonać do współpracy każdego z przewodniczących związków zawodowych górniczych. Na Śląsku również poinformowaliśmy wszystkich posłów, senatorów każdej opcji politycznej. Jedynym, który z nami pozostał w pełnym zrozumieniu, w pełnej fantastycznej współpracy jest poseł Kukiz15 Demokracja Bezpośrednia, dr Jarosław Sachajko. Dziękuję bardzo panie pośle. I pracujemy po zespole do spraw kopalni Krupiński. Doprowadziliśmy do wznowienia, do utworzenia zespołu parlamentarnego. Tam przewodniczącym tego zespołu jest Konfederacja, jest poseł Braun. Niestety zespół nie kontynuuje pracy, odbył tylko jedno posiedzenie w styczniu 2020 roku. Ten zespół zajmuje się aktywami państwowymi i bogactwami narodowymi.
Również poseł Sachajko jest przewodniczącym tego zespołu. Zorganizowaliśmy go wspólnie. To jest parlamentarny zespół do spraw zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski w oparciu o krajowe nośniki energii oraz OZE. I w wyniku wszystkich działań z każdej strony, aby poseł wznowił i wznowił i obrady i zespół w dalszym ciągu pracuje. Jesteśmy właśnie na etapie teraz najważniejszym w Polsce, chociaż równolegle w zakresie naszego majątku narodowego planuje się przeróżne projekty, jak tutaj ta transformacja, likwidacja górnictwa, ale i fuzje Orlen wchłonie Lotos, polski Lotos i polskie PGNiG. No, nasza droga jest usłana różnymi kontaktami. Teraz w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że minister aktywów państwowych Jacek Sasin organizuje zespół rządowy, doprasza do tego zespołu rządowego jedynie wąską stronę, wąską reprezentację, strony społecznej, to jest przewodniczących związków zawodowych, również my jako reprezentant strony społecznej, OKO.PZN, też z ogromną pomocą posła Kukiz 15, Demokracja Bezpośrednia, posła Sachajko, wystosowujemy korespondencję, wędrujemy, odbywamy wizyty, rozmowy telefoniczne z Ministerstwem Aktywów Państwowych, z Departamentem Górnictwa, z dyrektorem tego departamentu panem Jonaszem Drabkiem oraz bezpośrednio dochodzi do spotkania podczas posiedzenia jednego z zespołów, ponieważ Krzysztofa Tytko, naszego eksperta, jednej osoby czy i posła Sachajko nie dopuszcza strona rządowa do ani jednego posiedzenia. Jesteśmy przed każdym posiedzeniem. Osobiście Krzysztof Tytko w Warszawie, my osobiście w Katowicach i tak kolejny raz i kolejny raz, aż wreszcie dochodzi do bezpośredniego spotkania naszego przedstawiciela Tobiasza Żuchewicza, dziennikarza, który uzyskuje zapewnienie ze strony ministra Sobonia, że jeżeli przekażemy tezy, główne tezy naszych rozwiązań dla programu ratunkowego, dla polskiego górnictwa, dla polskiego węgla, wówczas być może dojdzie do spotkania, do rozmowy i być może nasz ekspert doświadczony, światowego uznany na świecie, będzie mógł uczestniczyć w zespole rządowo-związkowym. Niestety... Ewa, momencik przerwy. Ja cię prosiłem, żebyś krótko w dwóch zdaniach powiedziała, jak razem z posłem Sachajko staraliście się, ażeby włączyć stronę społeczną, nie tylko tą reprezentowaną przez głównych liderów central związkowych, jak Solidarność, Związek Zawodowy Górników. Ci to decydują o stanowisku w imieniu strony społecznej, I to wszystko spaliło na panewce. Pan poseł Sachajko zrobił wiele też wysiłków, wysłał wiele tutaj pism, zrobił mnie asystentem, jako asystentem pana posła, żeby mieć prawne możliwość współuczestniczenia, wsłuchiwania się, o czym się mówi, żeby na etapie tworzenia tego finalnego programu strona społeczna była na bieżąco informowana. No, tego niestety się nie udało zrobić. Dlatego przepraszam, Ewa, że tak już to skracam. Okej. Po tym wszystkim, żeśmy spróbowali tutaj własnymi kanałami coś zrobić, żeby być może poprosić, jak się rząd nie zgodził już na współuczestniczenie strony takiej inicjatywy obywatelskiej, to zrobiliśmy wszystko, żeby poprosić liderów związków zawodowych, bo oni mają takie prerogatywy, że mogłyby doprosić do tego zespołu własnych ekspertów i też to spaliło na panewce. Także podsumowując to, nikt nie może decydować o przyszłości sektora paliwowo-energetycznego i o przyszłości Polski, jak tylko rządy, jak tylko ci sami związkowcy, jak tylko pracodawcy, którzy uczestniczą w tym całym procesie wywłaszczania. Nikt nie przedostanie się do tego zespołu, żeby
móc jakby przygotować odrębne stanowisko i pokazać alternatywny sposób rozwiązywania tych problemów, które się proponuje. Panie inżynierze, szanowni państwo, no, próbowaliśmy różnymi drogami. Jest to właściwie taka jeden z większych skandali, że ani poseł, ani jego asystent nie może brać udziału w takich spotkaniach. No, mamy grupę wzajemnej adoracji, bo tych pism z naszej strony poszło bardzo dużo. Rządzący jak zwykle, jak się nie zasłaniają COVID-em, to tajnością obrad. No i dalej naprawdę nie wiemy, co się będzie działo, znaczy podejrzewamy, co się będzie działo, czyli to, o czym była mowa, likwidacja polskiego górnictwa i oparcie się o zagraniczne nośniki i elektrownie atomowe. Dziękuję. Dziękuję. Bogdan, jesteś? Tak, halo? No to minutkę masz. Akurat teraz odebrałem telefon od pana Sławomira Łukasiewicza, przewodniczącego Związku Zawodowego Przeróbka, który przeprasza, że nie może wziąć udziału w konferencji, ale zadeklarował, że podejmie z nami merytoryczne rozmowy. Więc ja chciałem tutaj krótko przedstawić to, co myśmy do tej pory robili. Nie jest to oczywiście pełny obraz, tylko wycinek tych naszych działań. I chciałbym powiedzieć tak, że myśmy zapraszali związki zawodowe parlamentarzystów, aby wzięli udział w dopracowaniu programu ratunkowego dla polskiego górnictwa w oparciu o nowy model biznesowy oparty przez Obywatelski Komitet Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, alternatywny program do rządu, który zakładał likwidację polskich kopalń do 2049 roku i tutaj kilku przedstawicieli związków zawodowych deklarowało, że wezmą udział w konferencji. No niestety, będziemy próbować dalej z nimi rozmawiać. Moje kontakty i próby zaproszenia kilku parlamentarzystów ze Śląska oraz przedstawicieli, no to już powiedziałem, przedstawiciele Związku Zawodowego Solidarność z wielu kopalń nie odpowiedziały w ogóle na zaproszenie. Po wysłaniu maila kontakt się urywa, nie odpisują, telefonów też nie odbierają. Szefowie dużych central związkowych, z którymi rozmawiałem, między innymi Solidarności, nie chcą się spotkać, aby przedstawić im program OKO.PZN naprawy polskiego górnictwa, aby omówić go potem na zespole premiera Sasina. Obecnie zespołem zarządza minister Artur Soboń, który włączenie inżyniera Krzysztofa Tytko i posła Jarosława Sachajko do tego zespołu odrzuca, tłumacząc się zbyt małą salą albo brakiem możliwości dołączenia kolejnych osób ze względu na pandemię. Wszystko po to, aby niezależny głos posła czy eksperta nie wybrzmiał na szerszym forum. Senator Dorota Tobiszowska została wyproszona z posiedzenia zespołu premiera Sasina, bo reprezentuje odrębne stanowisko, które kłóci się z programem likwidacji górnictwa opracowanej przez rząd. Wczoraj od jednej, tutaj bulwersująca informacja doszła do mnie. Wczoraj od jednej z asystentek pani poseł otrzymałem informację, że posłowie PiS nie mogą sami decydować o swoich działaniach na rzecz ratowania polskiego górnictwa. Pani poseł jest na inwigilowanym, tak usłyszałem, ponieważ jest za polskim węglem. Dlatego nie wolno jej się wypowiadać i brać udziału w jakichkolwiek konferencjach bez pozwolenia rzecznik PiS Anity Czerwińskiej. Jeszcze krótko, 7 lat temu zaczęliśmy spotkania z wieloma parlamentarzystami PiS, szukając u nich wsparcia dla nowego modelu biznesowego naprawy polskiego górnictwa. Potem były spotkania z ministrami Krzysztofem Tchórzewskim, ministrem Grzegorzem Tobiszowskim w Ministerstwie Energii, którym przekazaliśmy program. Również osobiście ten program wręczyłem prezydentowi Andrzejowi Dudzie, premier Beacie Szydło, premierowi Mateuszowi Morawieckiego, bez jakiejkolwiek reakcji, żadnej odpowiedzi z ich strony. Z naszej inicjatywy powstały 3 zespoły parlamentarne, na których prezentowaliśmy program naprawy polskiego górnictwa, wznowienia wydobycia na KWK Krupiński, budowy przemysłowej instalacji podziemnego zgazowania węgla, produkcji wodoru, ogniw wodorowych i tworzenia jakby nowego przemysłu na bazie wodoru. Geotermia i geotermika jako bezemisyjna energia z odnawialnych źródeł energii.
to, co robimy przez te 7 lat, jest udokumentowane na naszej stronie internetowej, którą prowadzi Miłosz Sobolewski, za co serdecznie Miłosz dziękujemy. Materiał z wywiadów naszych ekspertów podwierca wysokie kompetencje OKO.PZN, w których przedstawiają politykę rozwoju górnictwa, energetyki zgodną z interesem Polski i narodu polskiego. Prowadziliśmy jeszcze wiele rozmów m.in. z Konfederacją, komentatorami polskiej sceny politycznej, aby oni zaczęli mówić o problemie likwidacji polskiego górnictwa i przejmowania zasobów naturalnych przez zagraniczne kapitały, ale mam takie wrażenie, że jest to temat zabroniony. Dla nich nie wolno o tym nikomu mówić w mediach. No to by było na tyle. Krótko, trochę się spieszyłem, leciałem, ale czasu mało. Panie Marku, słyszymy pana, prosimy o zajęcie swojego stanowiska. Dobrze, dobrze, bardzo dziękuję za głos. Szanowni Państwo, co do stanowiska, no my jesteśmy w takiej sytuacji, że akurat nie bierzemy udziału osobiście jako kontra, nie bierze udziału w tych rozmowach, ponieważ związki reprezentatywne, jak to prawo teraz stanowi, biorą udział. W tej sytuacji tak, no oczywiście, że tam toczą się rozmowy, analizy. Nie ma jeszcze żadnej oficjalnej decyzji. Nas martwi jedno, martwi nas to, że no mówi się cały czas o odprawach, mówi się cały czas o łopach górniczych, a niestety no mało mówi się o zabezpieczeniu miejsc pracy, żeby ta praca była, żeby nadal ten Śląsk był Śląskiem i zachodnia Małopolska również, która stoi przemysłem, aby miała tutaj zatrudnienie. Wiele razy już z Arturem Wilkiem, moim przewodniczącym, czyli przewodniczącym MKZ-u przy Tauron Wytwarzaniu Związku Zawodowego Kontra, żeśmy monitorowali, składaliśmy petycje. Nawet w czasie, wtedy kiedy rozpoczęły się te porozumienia, podpisywanie porozumień w tamtym roku, byliśmy osobiście pod Urzędem Wojewódzkim Województwa Śląskiego, wręczyliśmy petycję, oczywiście z naszym myśleniem, takim jakie też również tu Państwo i Szanowny Pan Poseł reprezentujecie, abyśmy szli w kierunku nadal naszego węgla, emisję CO2 zmniejszali przez modernizację, przez zgazowanie węgla i doprowadzenie do produkcji wodoru, żebyśmy nie szli w kierunku absolutnie żadnego atomu. No widzimy, co się teraz dzieje. Niestety, no trochę nam to skręca, nie w tą stronę, w którą byśmy sobie życzyli. A więc no z górnictwem więcej szczegółów, oprócz tego, że jest 5 pomysłów, z tego co do mnie materiały dotarły, czyli 3 pomysły na konsolidację całego górnictwa, czyli i Tauron Wytwarzania, i PGG, i pozostałych grup, tak jak Węglokoks, no to 3 propozycje główne to polegają, że podstawą tego będzie Polska Grupa Górnicza i na tej podstawie będą włączane i Węglokoks, i kopalnie tauronowskie. Później jeszcze są 2 propozycje, żeby była całkiem odrębna spółka albo inaczej no, na podstawie spółki Węglokoks. A więc no tyle wiem. Na razie jakichś uchwał, decyzji nie ma, natomiast z tego co wiem, co reprezentuje Marek Krucewicz i przewodniczący sekcji górnictwa i energetyki, no są zaniepokojeni i im zależy na miejscach pracy i na produkcji, i aby te kopalnie w jak największym, jak najszerszym gronie, można powiedzieć, zostały zachowane, które dają na dzień dzisiejszy było nie było dochód do gmin, do powiatów i dają miejsca pracy. No za wiele nam nie zostanie, jeżeli zlikwidujemy przemysł ciężki, zwłaszcza górnictwo, energetykę, huty i tak dalej. Nas niestety bardzo nurtuje i niepokoi, że tak jak mówię, w tamtym roku we wrześniu złożyliśmy petycję na ręce ministra Kurtyki, ministra środowiska. Odzew był taki, że później był telefon z jego strony, że pomysły są dobre, że trzeba by iść w zgazowanie, trzeba by iść w tym kierunku wodorowania, no ale jak widzimy, no jakoś to się tak nie toczy, jak byśmy chcieli. Lobby OZE, że tak powiem, jest bardzo wielkie. Mamy duże problemy, my też w energetyce, wszędzie w mediach i lokalnych i nie tylko. Przedstawia nas się jako tych emitujących CO2 i straszy się ludzi coraz to wyższymi właśnie cenami za CO2, za emisję. To rzutuje na to, że mamy problem, żeby namówić również społeczeństwo, żeby byli po naszej stronie. No i taka jest prawda. No mówię to teraz szczerze, co się dzieje dookoła. Ile jest przeciwników, ponieważ no, wszędzie jest ta nagonka na czarną energetykę i węgiel. W
Bardzo dziękuję. Panie Marku, jest pan jako jedyny przedstawiciel historii społecznej Związku Zawodowych, który miał odwagę tutaj wystąpić publicznie i skrytykować poczynania pozostałych central związkowych, jak i rządu, za co panu serdecznie dziękuję. Ale proszę państwa, no, ponieważ jest te same grono tutaj, te, które zawsze uczestniczy, także powtarzanie dzisiaj tych naszych test uważam za bezcelowe, bo się myślałem, że dojdzie do jakiejś konfrontacji. Ja tego mogę powiedzieć jedno, że w 1985 roku, ja nie wiem, czy ja to mówiłem, ale podczas 40. rocznicy ONZ-u pan Jaruzelski został zaproszony na te uroczystości do Nowego Jorku. Tam spotkał się, to było we wrześniu 85, tam spotkał się z Rockefellerem, a po powrocie 12 listopada został zlikwidowany Centralny Urząd Geologiczny, który w swoich strukturach miał 50 przedsiębiorstw, które poszukiwały i rozpoznawały złoże. I to można powiedzieć, że to jest jakby od tego momentu rozpoczyna się polska transformacja, która ma na celu wywłaszczenia nas z całego tu majątku. Ja bym teraz jakby, ponieważ my jako opracowaliśmy tutaj tą akcję, ten wzór tej akcji uwłaszczeniowej, opracowaliśmy w Oksfelu tutaj dzięki pomocy tutaj Romana, który tutaj zrobił dużą pracę w zakresie opracowania w Excelu tej kalkulacji wyceny polskich zasobów naturalnych po stronie przychodowej. Zrobiliśmy również wycenę technologii podziemnego zgazowania tutaj też dzięki silnej pomocy pana Romana. Więc mamy materiały, z którymi chcieli dyskutować, bo na dzień dzisiejszy nikt nie podważa, że właśnie zostały w tych opracowaniach Państwowego Instytutu Geologicznego i Państwowego Instytutu Badawczego drastycznie zostały zaniżone nasze zasoby naturalne. Nikt nie podważa tej wyceny, którą żeśmy tutaj zrobili, tych naszych zasobów po stronie przychodowej, z której wynika, że 4,5 miliona przypada na jednego Polaka. Na dzień dzisiejszy nikt nie podważa, że gdyby doprowadzić do przemysłowego wydobycia wodoru z węgla poprzez podziemne zgazowanie, to tam mamy około 100 bilionów metrów sześciennych tu wodoru. I teraz jak na to nałożymy fakt, co się dzieje w Europie i co się dzieje tutaj w kraju. Europa mówi, że paliwem 21 będzie wodór. Pokazuje kilka ścieżek, jak ten wodór wytwarzać. Głównie się mówi o wodorze zielonym, czyli z tego OZE. Następną technologią jest technologia reformingu parowego, ale proszę państwa, ta pierwsza metoda to jest bardzo kosztowna, pomimo że się mówi, że to będzie z tych nadwyżek i tak dalej, ale ona w żaden sposób nie zabezpieczy tych brakujących gigawatów poprzez tą energię. Tak samo reforming parowy, który polega na zgazowaniu metanu poprzez parę wodną w obecności katalizatora i dużej temperaturze, tego też nie uzyska. Jedyną szansą na taką masową produkcję wodoru jest podziemne zgazowanie węgla. Wiedzą o tym Japończycy, którzy wykupili złoża węgla brunatnego w Australii, zabezpieczając sobie w ten sposób, według ich oceny, dostawy wodoru dla gospodarki japońskiej na 200 lat. Więc tu bym teraz te wszystkie programy dotyczące transformacji polskiego sektora paliwowo-energetycznego głównie polegają nie na stworzeniu miejsc pracy, tylko głównie polegają na tym, żeby za publiczne pieniądze wypchnąć tą nadwyżkę tych wszystkich pracowników. Jeśli byśmy jeszcze tutaj dodali, że to wszystko zostało ustalone 21 września ubiegłego roku,
Ten program miał być przedstawiony do publicznej konsultacji 15 grudnia. Dzisiaj mamy koniec lutego i jeszcze nie ma ostatecznych rozwiązań, ale wszystko wskazuje, że to, co ustalono pół roku temu, 21 grudnia, to te ogólne założenia będą respektowane bez przyjęcia jakichkolwiek uwag strony społecznej reprezentowanej przez inicjatywy obywatelskie. Proszę Państwa, rząd polski ogłosił strategię wodorową. Rząd polski przygotuje prawo wodorowe. Rząd polski powołał pełnomocnika do spraw wodoru. Także rząd polski już jest pod ścianą. On musi już komunikować polskie społeczeństwo, że wodór będzie paliwem przyszłości i ta rezygnacja z węgla jest w świetle, proszę Państwa, gdyby było udowodnione na dzień dzisiejszy, że podziemne zgazowanie węgla jest realną nową technologią innowacyjną, gdyby się rozpoczęto ten proces, to dzisiaj mielibyśmy już odpowiedź na pytanie, kto będzie nośnikiem energetycznym w oparciu o polskie zasoby naturalne. My proponujemy, żeby my nie chcemy odchodzić od węgla, my tylko chcemy, żeby zamieniono technologię ze spalania węgla, wydobycia metodą tradycyjną i ze spalania węgla, co powoduje duże zanieczyszczenie środowiska CO2, jak również niską sprawność, na technologię, która raz zwiększy ilość możliwej energii do pozyskania z pokładu węgla, które inaczej byłyby niewykorzystane, jak również zwiększy sprawność i my te zasoby, które my mamy, węgla kamiennego, węgla brunatnego, jak również i torfu, wystarczają na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski na 1000 lat albo i więcej, a my również w przyszłości możemy być eksporterem tego nośnika energetycznego. My uważamy, że dzisiaj ta infrastruktura, bo jeszcze chcę powiedzieć tak, że cała Europa buduje całą infrastrukturę wodorową. Dzisiaj jest walka o to, czy mają być, jeśli mówimy o elektromobilności, czy mają być akumulatory elektryczne, żeby zasilić silniki elektryczne, czy mają być paliwa wodorowe. Proszę Państwa, od paliw wodorowych na dzień dzisiejszy nie ma odwrotu. Jest to najtańszy sposób na wytwarzania energii elektrycznej i najmniej emisyjnej. I tutaj, proszę Państwa, rząd o tym też wie, bo ja dzisiaj, skoro powołano tutaj pana Kubonia jako pełnomocnika do spraw strategii wodorowej, ponieważ rząd z posłami Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy przygotowuje prawo wodorowe, oni muszą to zrobić i oni w tej chwili jakby przygotowują stan prawny do wdrożenia tej technologii, ale przecież nie komunikują tego szerokim społeczeństwie. Oni po prostu przygotowują najpierw sobie rynek, jak ten rynek będzie przygotowany, jak zbudują odpowiednią infrastrukturę, to dopiero wtedy w końcowym etapie zaczną się przygotowywać do podziemnego tu zgazowania. Jeśli na to jeszcze, proszę Państwa, nałożymy w tym planie restrukturyzacji sektora paliwowo-energetycznego próba wydzielenia, skonsolidowania, proszę Państwa, 4 spółek. Oni proponują tak, Polska Grupa Energetyczna ma się połączyć z Tauronem, ma się połączyć z Eneą. Oczywiście Energa już jest w Orlenie i po tym połączeniu mają wydzielić z tej spółki, mają wydzielić dla spółki jakby na bezpieczeństwa energetycznego, mają wydzielić te aktywa toksyczne i proszę Państwa, to wszystko ma być na koszt podatnika. Ja tylko chcę pokazać tą perfidię, że
tam, gdzie są wydatkowane pieniądze publiczne, to tam nie ma żadnej stopy zwrotu. To jest tylko koszt podatnika i z tego nie będzie żadnego to pożytku. Więc ta filozofia inwestowania w aktywa z ujemną stopą zwrotu są nie do zaakceptowania przez polskie społeczeństwo. I tutaj chciałem powiedzieć, skoro oni rezygnują z węgla, no to trzeba sobie odpowiedzieć na to, skoro rząd nie widzi przyszłości dla polskiego węgla, bo na razie on nie widzi. On mówi, że trzeba zlikwidować wszystkie kopalnie. Jeśli nie będzie raportu o stanie państwa, jeśli nie będzie rzetelnej oceny stanu polskiej gospodarki, która jednoznacznie zmierza do wywłaszczenia narodu polskiego z kluczowych aktywów, jeśli nie podejmiemy my jakichś ostatecznych środków, właśnie tu jakby inspirowany tym, co powiedział ostatnio pan Wolski, żeby ustalić marszutę, co mamy robić dalej, no ja mogę tylko odpowiedzieć jedno, skoro Komisja Trójstronna reprezentowana przez rząd i te same związki zawodowe nie chce dopuścić do dyskusji nad alternatywnymi programami, ale również ich nie podważa, ich istnieje, to nasza ścieżka jest tylko jedna. No, trzeba dążyć do przeprowadzenia tego referendum, o którym żeśmy wcześniej mówili. Tutaj z tym, co powiedział pan poseł Sachajko, żeby przygotować, jeśli mamy to zrobić, to trzeba by opracować tą książeczkę, kto jest za i kto i to przeciw. Proszę Państwa, jeszcze raz jakby na podsumowanie powtarzam. Jeśli by rzeczywiście potwierdzić te zasoby geologiczne, które my mamy na tych dużych głębokościach, to my w polskich zasobach mamy 200 bilionów metrów sześciennych wodoru. No proszę Państwa, no już i to wszystko ma być przedmiotem przekazania kontrolnej innym kapitałom. Więc ja na tyle bym chciał dzisiaj powiedzieć, bo przygotowałem się do takiej dyskusji, czy to z panią senator Tobiszowską, czy ze związkami zawodowymi, no ale jak tu mamy po drugiej stronie pana Marka Skonty i oni się ogólnie, generalnie się zgadzają z naszym podejściem, no to tutaj za wiele nie mamy do dyskusji. Bo ostatnio też został powołany do życia Polskie Stowarzyszenie Magazynów Energii i tutaj to jest bardzo ważne z punktu widzenia tej struktury geologicznej, którą my mamy. My, proszę Państwa, jeszcze powtarzam, jako kraj unikalny w Europie mamy potężne zasoby na połowę obszaru Polski soli kamiennej, soli potasowej, soli magnetyzowej i tych diapirów solnych. To są najlepsze miejsca do bezbiornikowego magazynowania energii. I dzisiaj właśnie myśmy na ten temat już rozmawiali wielokrotnie, bo my możemy miliardy metrów sześciennych zmagazynować pod ziemią bez potrzeby budowania magazynów na powierzchni. Ale tutaj dodam takie, dlaczego dopiero teraz powstaje te stowarzyszenie. Te stowarzyszenie powstaje dlatego, że chce się wydawać koncesje właściwie kapitałom prywatnym na budowę tych magazynów. Proszę Państwa, dzisiaj stworzono takie prawo do dnia dzisiejszego. Jak był magazyn energii, to jeśli ktoś zmagazynował tą energię, to ustawodawca potraktował to jako końcowy odbiorca tej energii i obciążył go wszystkimi opłatami dystrybucyjnymi. Jeśli z kolei ktoś to zmagazynował i teraz ma to oddać z powrotem do sieci, to znowu został obciążony opłatami sieciowymi. I dzisiaj w ten sposób zablokowano w jakiś sposób budowę tych magazynów. A ponieważ zbliża się
czas na potężną produkcję wodoru, więc trzeba ten wodór gdzieś zmagazynować, więc rozpoczyna się już cały proces no, wydawania koncesji na budowę tych magazynów. Więc co jest problemem w takim razie? Problem jest to, że wodór za chwilę mogą wydobywać firmy z obcym kapitałem, tak? Obce firmy, zagraniczne. No wszystko wskazuje na to, że bo gdybyśmy my dzisiaj uzyskali od rządu takie zapewnienie, że rezygnujemy z węgla, bo węgiel to jest niezgodne z polityką klimatyczną, jest wysokoemisyjny, my dbamy tutaj o czystość powietrza, to gdyby była taka odpowiedź, to my mamy pytanie, czy przewidujecie w przyszłości skorzystanie z energii zawartej w węglu? Jeśli oni odpowiedzą, że tak, to się ich zapytamy, w jaki sposób? Jeśli nie poprzez wydobycie tradycyjne i zgazowanie na powierzchni, to w jaki sposób wy chcecie skorzystać z tej energii? A jeśli powiedzą nie, no to musimy ich poprosić, to dajcie nam te aktywo i my się jakby uwłaszczymy na tym aktywie. Bo największa dzisiaj zdolność do generowania zysku w przyszłości to nie są tylko te pierwiastki strategiczne, o których tu mówimy, pierwiastki ziem rzadkich, tam tytan, wanad i tak dalej, ale największy potencjał jest w zasobach energetycznych, które po poddaniu do zgazowania będą generowały przez setki lat potężne zyski. Ja chciałbym jeszcze jeden taki mechanizm tu podać, że proszę Państwa, dzisiaj poprzez dopuszczenie OZE do systemu krajowego systemu energetycznego, poprzez rynek mocy, tak gwałtownie wzrosły ceny prądu i one będą dalej rosły, ale w ten sposób, proszę Państwa, to jest, przygotowuje się tło, benchmarking, bo jeśli teraz ceny będą rosły w tych tradycyjnych technologiach, to jeśli teraz kapitał zagraniczny przejmie kontrolę i zacznie zgazowywać ten węgiel, to ta energia uzyskana poprzez ogniwa wodorowe będzie tak tania, że marze uzyskiwane w przyszłości przez tych, którzy będą mieli nad tą technologią kontrolę i własność, no to będą potężne generowane zyski w przyszłości. No, sami siebie myślę, że nie musimy przekonywać o słuszności naszych poglądów i o słuszności naszego programu. Myślę, że spotkania nasze oraz nasze działania od nie wiem, 7-8 lat, w których uczestniczymy i podnosimy ciągle tematy naszych zasobów, ratowania naszego najcenniejszego zasobu, czyli węgla i tak dalej. W związku z tym myślę, że tutaj jest pełna zgodność między nami. Problem polega na czym innym moim zdaniem. No, ponarzekaliśmy tutaj, przedmówcy moi narzekali na wiele spraw związanych z obojętnością czynników rządzących oraz związków zawodowych jako tego czynnika społecznego, który jest dopuszczany do dyskusji. I no, nie zastanawiamy się nad sposobem rozwiązania tego problemu. Skoro pan poseł dr Sachajko zostaje przez urzędnika ministerialnego niedopuszczony do udziału w komisji, skoro senator polskiego parlamentu, polskiego Sejmu jest wypraszany przez urzędnika z posiedzenia komisji, skoro niedopuszczani są inni przez urzędników państwowych, przedstawicieli ministerstwa jednego czy drugiego czegoś, to znaczy, że my nie mamy żadnej formy nacisku, żadnej formy przebicia się do wiedzy ogólnej. Powtarzałem to już wielokrotnie Krzysztofowi i Ewie i Bogdanowi, że dopóki nie zdobędziemy silnego poparcia społecznego, dopóki nie zdobędziemy kilku szabel w parlamencie, które będą mogły lobbować, naciskać w naszym imieniu, za naszym programem, to naprawdę będziemy się spotykać po raz kolejny. Będziemy sobie narzekać, przedstawiać argumenty, które wszyscy dobrze znamy i wszyscy oczywiście je popieramy i to nadal nie będzie prowadziło do niczego. Skoro tak mówię, my jako Obywatelski Komitet Ochrony Polskich Zasobów Naturalnych nie potrafimy się przebić, ale nie potrafią tego uczynić również posłowie ani senatorowie. W związku z tym myślę, że należy wykorzystać program, który posiadamy.
program myślę, że jest przekonujący dla społeczeństwa. Jeśli uwypuklimy te główne punkty, jak model norweski, czy spolszczony norweski model uwłaszczenia się na zasobach naturalnych, jak ratowanie polskiego górnictwa poprzez wdrożenie nowoczesnych, czystych technologii węglowych, jak, proszę Państwa, rozwój naszego przemysłu w oparciu o nasze zasoby naturalne, z wykorzystaniem tych najcenniejszych, które posiadamy. Myślę, że są to na tyle istotne i na tyle mądre postulaty i mądry program naszego tego ugrupowania, że na tej bazie można zbudować silną jakąś reprezentację polityczną. Do tej pory nikt się z nami nie liczy, ani związki zawodowe, ani, proszę Państwa, urzędnicy ministerstw, ani posłowie wielu ugrupowań, do których się zwracaliśmy z problemem i tak dalej. W związku z tym myślę, że no niestety taka jest rzeczywistość, taka jest niestety ta kulawa demokracja, że rządzą ci, co mają mikrofon i kamerę, prawda? Bardzo dziękuję za dopuszczenie mnie do głosu. Chciałem tutaj zwrócić uwagę na bardzo ważny aspekt, który powiedział pan Roman, mianowicie posłowie nie mają możliwości przebicia się do opinii publicznej. Dzisiejszym tematem, proszę Państwa, jest wyłącznie, dlatego nie chcę poruszać istoty problemu, którym ja się zajmuję, jest ochrona polskich zasobów naturalnych, niezwykle ważny temat, ale chciałem się zapytać, czy w tej kadencji, już jest rok czasu po wyborach, ktokolwiek z 460 posłów lub 100 senatorów zwrócił się do rządu o raport rządowy w sprawie polskich zasobów naturalnych. Czy jest dokument rządowy, który o tym mówi? Chciałem się zapytać, czy Państwo taki dokument rządowy znacie? Numer takiego urzędowego dokumentu rządowego. Pytanie podstawowe, czy taki dokument jest? Z moich informacji, jakie ja wiem, to takiego dokumentu nie ma. Więc o czym my rozmawiamy? Główny geolog kraju, proszę Państwa, może sobie, proszę Państwa, balansować na poziomie ogólników, dlatego że on zdaje sobie sprawę, że zależy jego pozycja od pozycji politycznej rządzących, natomiast pozycja rządzących jest wynikiem pewnego kompromisu pomiędzy opozycją a władzą rządzącą i jedni udają, że rządzą, a drudzy udają, że są w opozycji. I Polacy są ogłupieni, nie wiedzą, szczerze mówiąc, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. I zwracam Państwu uwagę na istotę problemu, mianowicie, że wtedy będzie to ważne, o którym aspekcie mówił pan Roman, że posłowie będą mieli możliwość przebicia się do opinii i świadomości zwykłego, normalnego śmiertelnika w momencie, kiedy jakby przestaną się posłowie podczepiać pod szefów partii politycznych, aby być w następnej kadencji. Przypominam. Postawmy kropkę, panie pośle, postawmy kropkę. Już. Naprawdę czas nas goni. Musimy dzisiaj coś konstruktywnego. Konstruktywny wniosek jest następujący. Należy postawić, że tak powiem, przed posłami podstawowe zadanie, aby umożliwili takiej grupie inicjatywnej jak Państwa przebicie się z tematem ważnym, jeśli chodzi o polskie zasoby naturalne. To jest podstawa, to trzeba naciskać na władzę ustawodawczą i na poszczególnych polityków. Takie jest moja konkluzja. Za chwileczkę będzie pan Romuald Staroszelec, Bogdan Kulas, Robert Zagożdżon, a teraz oddajemy głos panu posłowi Jarosławowi Sachajko. To jest wstępne podsumowanie w czasie, w połowie konferencji. Szanowni Państwo, to co mówił przed chwilą pan poseł Majka i to co mówił pan Roman, sprowadza się do złej ordynacji wyborczej. Nasza ordynacja wyborcza, ordynacja partyjna powoduje, że krajem rządzi 3-5 osób, a tak właściwie rządzi
ta jedna osoba, która aktualnie ma większość sejmową. I posłowie, którzy są w tej większości sejmowej, muszą słuchać się swojego szefa, jednocześnie bojąc się pójść do tego szefa, powiedzieć mu prawdę. Bo ci szefowie partii są w takich bańkach informacyjnych, wąskiej grupy elitarnej w danej partii, która kształtuje wiedzę tego szefa. Dlatego musimy zmienić ordynację wyborczą na jakąś odmianę jednomandatowych okręgów wyborczych, żeby każdy u siebie w okręgu mógł wygrać. Bo mamy wiele osób ciekawych, wiele osób rozpoznawalnych, ale oni są rozpoznawalni lokalnie i są marginalizowani. Jeżeli byłyby jednomandatowe okręgi wyborcze, to taka osoba dostałaby się do parlamentu, bo ona jest u siebie znana. A często jest tak, że właśnie z danego okręgu, z danego powiatu wybiera się zupełnie inną osobę, czyli bierny, mierny, ale wierny. I to jest ten problem. Myślę, że trzeba pracować nad materiałem do książeczki tak, żeby przy tym referendum, mam nadzieję, że ono będzie ogłoszone, każdy mógł merytorycznie przeczytać wszystkie argumenty za i właśnie z drugiej strony, żeby Polacy byli uświadomieni, jakim gigantycznym majątkiem dysponujemy. Teraz tak naprawdę cała Europa pracuje nad wodorem. W Wielkiej Brytanii już nowe instalacje gazowe, jak są budowane w taki sposób, żeby tam można było tłoczyć wodór. A u nas zamyka się ten temat, no straszy się Polaków, próbuje się, chyba się niestety zbuduje elektrownie atomowe oparte o, nie wiem, o uran, którego też w Polsce nie mamy, technologii też nie mamy, a najwięcej pieniędzy każdy z nas w Polsce wydaje na energię do ogrzewania naszych domów, na energię do samochodów, na prąd i to wszystko powinno być zrobione w oparciu o wodór i my wszyscy powinniśmy być tego współwłaścicielami, żeby korzystać z tych dóbr, a nie wąska grupa polityków, bo w Polsce niecały procent społeczeństwa jest zapisanych do partii. I ten procent społeczeństwa kształtuje to, jak my na co dzień żyjemy. Jakie płacimy podatki, co będziemy mogli robić, czego nie będziemy mogli robić. Chory, patologiczny system. Dziękuję. Witam jeszcze raz Państwa. Pan Roman, myślę, że trafnie powiedział, że my się przekonujemy w gronie przekonanych. Powinniśmy raczej nasze starania tutaj skierować w kierunku tego, co możemy praktycznie zrobić, żeby budować no, pewną formację porozumienia ponad podziałami w interesie publicznym, w interesie energetyki, w interesie racjonalnego wykorzystania naszych zasobów itd., itd. To powinno być przedmiotem naszej rozmowy. Jak to zrobić, żeby budować krok po kroku takie porozumienie? Bo sprawa polityki, jakkolwiek ważna, ona powinna spajać szereg inicjatyw takich jak te, które podejmuje pan Krzysztof i te, które my powinniśmy podejmować, żeby to porozumienie ponad podziałami budować. Wydaje mi się, że jeżeli dyskusję skierujemy na te tory, no to może mogą nasze spotkania być bardzo jakby racjonalne w tym sensie, że dojdziemy do wspólnych wniosków, podzielimy się pracą i zaczniemy konkretnie pracować w tej sprawie, w tej ważnej przestrzeni naszego życia gospodarczego i państwowego. Dziękuję. Proszę Państwa, ja chciałem tylko powiedzieć, że ja tutaj w tym gronie to czuję się oczywiście mało kompetentny i nie chciałbym zabierać głos, natomiast tak się składa, że mottem jakimś dla mnie jest to, co mój młodszy kolega ze studiów na Uniwersytecie w Oslo, Ulla Borten Mue, w czasie swojej wizyty w Chinach 10 lat temu bodajże powiedział, oświadczył razem z chińskim ministrem energetyki, że przyszłością energetyki światowej jest węgiel. I oczywiście w tej chwili na przykład
na Spitsbergenie będą budowane nowe elektrownie węglowe i tak dalej. Oczywiście więc ja natomiast nie jestem kompetentny, żeby w tym temacie się za bardzo rozwijać, natomiast ja powiem tak, że pytanie jest, jak przełamać naszą bezsilność, więc jest kwestia po pierwsze właściwych ludzi, ale również jest kwestia programu, dlatego że mamy w polskiej polityce coś takiego, że najpierw tych ludzi się zmienia, a potem się okazuje, że to niewiele dało. To tak była ta historia, szczególnie akcji wyborczej Solidarność, nie wiem, czy Państwo pamiętacie. Więc ja uważam, że trzeba pracować nad doborem ludzi, ale trzeba też pracować nad programem. I tutaj mam tę koncepcję rozpoczęcia prac nad zmianą konstytucji. Oczywiście to jest wielki proces będziemy mieli w tym roku stulecie konstytucji marcowej, 17 marca. I oczywiście ten temat, musimy nad tym tematem rozmawiać. Musimy ciągle wracać do tego, jak 100 lat temu Polska była odbudowywana i w ramach tego rozpoczęcia dyskusji nad nową konstytucją uważam, że należałoby przygotować coś w rodzaju referendum konsultacyjnego, bo i tak oczywiście wiemy, że tryb zmiany konstytucji jest taki, jaki jest i wówczas odpowiedni zapis konstytucyjny na temat uwłaszczenia na zasobach naturalnych mógłby, że tak powiem, zmienić opinię publiczną. No a oprócz samego zapisu by należało również postulować zapis ustawowy, bo wiadomo, że w Konstytucji możemy tylko zawrzeć pewne ogólniki, pewne rzeczy należałoby również przygotować odpowiednią ustawę. No i proces jest taki, że trzeba w tym kierunku iść. Natomiast to są pewne konkrety. Jeżeli rozpoczniemy na taką dyskusję i takie działania, to powiedzmy sobie, prędzej czy później musimy do tego dojść. No dlatego, że nie ukrywajmy, Polska jest w stanie rozkładu. No ja powiem szczerze, że tak obserwując z daleka, to jestem zażenowany, że kiedy było uderzenie w rolnictwo, to jednak protesty jakieś były. Teraz nastąpiło uderzenie w górnictwo i w energetykę i Polska jest jak gdyby bierna. Kończąc już, powiem tak, że no, trzeba być może przygotować odpowiednią kampanię, na przykład takie hasło milion plus na przykład, tak? Bo też są takie elementy, więc ja uważam, że no, trzeba zwyciężyć również w opinii publicznej i w taki sposób, że jeżeli w jakiś sposób wymienimy tam tych ludzi w Sejmie, na takich, którzy będą chcieli, no to również oni nie tylko, że będą chcieli, ale będą mogli, a nawet będą musieli pod naciskiem opinii publicznej. To tyle mojego głosu. Dziękuję. Panie Robercie, to niech pan kontynuuje. Dziękuję bardzo. Panowie, ja bym zwrócił uwagę może na to, że nasz problem nie jest problemem tylko Polski, że on jest globalny i problemy, które chcemy rozwiązać, one występują globalnie w świecie. Czy problemy związane z tym, jak politycy bezwzględnie sprawują swoją władzę, albo problemy związane z tym, że potrzeby obywateli nie są brane pod uwagę i są wywłaszczani z zasobów, ich nazwijmy to interes, nie mówiąc już o szczęściu, nie są żadnym priorytetem polityki. I to może pokazać, że może my walczymy z czymś innym niż tylko sobie próbujemy tu wyjaśnić. Może to pokazać, że na drugiej stronie stoi o wiele potężniejszy problem niż ten, na który pokazujemy. I wtedy może trzeba też znaleźć inne środki niż te, o których tu mówimy, żeby problem rozwiązać. Ja zasugerowałem, jaką mogę pełnić rolę, zasugerowałem, co jest problemem i żeby do tego nie powtarzać,
to uważam po prostu, że żeby to skrócić, może powiedzieć krótko i węzłowato, to powiem, że możemy wprowadzić zmianę poprzez to, że będziemy wprowadzać zmianę od człowieka do człowieka. I w ten sposób spowodujemy ruch, globalny ruch, który pomoże zmiany wprowadzić globalnie, masowo. Uważam, że będzie nam bardzo ciężko wprowadzić jedną zmianę, a później drugą, a potem trzecią. Ale uważam, że jeżeli będziemy potrafili znaleźć narzędzia do tego, żeby zgromadzić ludzi, którzy, tak jak wszyscy to mówimy, chcą, myślą w ten sposób i nie rozumieją, czemu to się nie dzieje, i zgromadzić ich w siłę, która spowoduje, że te procesy zaczną się dziać, to może dopiero przynieść zmianę. Bo podobne debaty, jakie my tu toczymy, tylko w trochę innych kolorach i na trochę inne problemy, toczą się w każdym kraju. Dziękuję. Ja tylko mogę też jakby pokazać troszkę cynizmu, bo wczoraj pan Morawiecki ogłosił Krajowy Plan Odbudowy i tam jest oparty o 5 punktów. Oczywiście my mamy całkowicie odmienne zdanie co do priorytetów, ale proszę sobie zobaczyć ten cynizm. Ogłoszono, że polski rząd do 2 kwietnia tego roku czeka na konsultacje społeczne, na inicjatywy obywateli w zakresie akceptacji czy zanegowania tego programu. Więc ja tylko chcę pokazać, że jeśli rządzącym zależy na jakimś poparciu, to wtedy odwołują się, powiedzmy, do tych konsultacji społecznych, żeby pokazać, że oni są jakby w sposób demokratyczny chcą wypracować jakieś decyzje, ale jakbyśmy tutaj przez pół roku walczyli o transformację energetyczną jako najważniejszego sektora, to do tego nas nie dopuszczono tu w żaden sposób. I teraz proszę mi odpowiedzieć, to znaczy, co się stanie, jeśli za 5 lat się okaże, że ten rząd rozpocznie na dużą skalę zgazowania węgla, a tak będzie. Ale ja już chciałem jakby wyprzedzić, co wtedy my jako naród, co my z tym zrobimy, jeśli to będzie w sposób prawny przekazane już w tych klastach energii obcym kapitałom. Drugie, jakby chciałbym powiedzieć, co należy robić. Panie pośle Sachajko, ja się deklaruję, ja myślę, że Bogdan, Roman, ty też, my opracujemy w trybie takim pilnym za podziemnym zgazowaniem. Wskażemy też zagrożenia z naszej strony, a tutaj, jeśli jest Romuald, słyszysz mnie? Ja słucham cały czas, tylko się wyłączam, żeby nie zabierać miejsca na ekranie. Romuald, to ja mam prośbę do ciebie, ponieważ ta inicjatywa wyszła od bardzo szanowanego Andrzeja Szcześniaka. On na forum publicznych już kilkakrotnie się wypowiadał o negatywnych skutkach, żeby on zebrał wokół siebie grono ekspertów takim samym jak on i żeby on przygotował, bo kto przygotuje nam te negatywne strony. Ja chciałbym, żeby to była strona rządowa, a na pewno dzisiaj profesorowie z Polskiej Akademii Nauk, na pewno ktoś, który jest, panuje nad Instytutem Technologicznym w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla, jak pan Andrzej Sobolewski, profesor, jak pan profesor Ściążko, jak pan profesor Niedź. Ja tylko już pokazuję, że macie już przetartą ścieżkę do ekspertów, którzy mają potężną wiedzę w szczegółach na temat wodoru i na jego przyszłości. Albo przygotujmy taką dyskusję następną na temat właśnie tego wodoru, bo w tym wodorze, proszę Państwa, to jest w tych naszych zasobach naturalnych i w tym wodorze i w bezbiornikowych magazynach energii, już abstrahując od technologii biologowania, ale ta technologia niesie największy potencjał do generowania zysków i dlatego jest to tak wszystko ukrywane i dlatego w tej chwili nie komunikuje się polskiego społeczeństwa o działaniach rządu w środkach masowego przekazu, tylko powiedzmy poprzez jakieś tam konferencje, do których trzeba się przebijać, gdzie oglądających jest po 1000 osób. Czy Roman, ty byś się podjął tego zadania, że w ramach przygotowania, powiedzmy, tej informacji do polskiego społeczeństwa, nad którą mamy
jakby, bo to ma być też podstawą do tego referendum. Czy jesteś za uwłaszczeniem, czy jesteś gotowy się podjąć tego zadania, że ty zgromadzisz wokół siebie grono eksperckie, które opracuje zdanie odrębne i powie, że ta technologia nie ma szans na przyszłość. Proszę Państwa, ja z energetyką związałem się poprzez swoje życie zawodowe, ponieważ pracowałem w takim przemyśle, który był wysoko jakby energetyczny. Potrzeba było do procesu zarówno dużo ilość ciepła, jak i energii elektrycznej. Postanowiłem się przyjrzeć temu, żeby zrozumieć, na czym polega energetyka. No i ku mojemu, ku mojej w ogóle zaskoczeniu, co się okazało, że nasz model energetyczny polski jest z punktu widzenia sprawności całkowicie absurdalny. Absurdalność polega na tym, że mamy około 41 elektrowni zawodowych, których średnia sprawność energetyczna jest na poziomie 42-44 stopni. Tymczasem wystarczy zmienić ten model na rozproszony, czyli zamiast tych 41, wyobraźmy sobie 380 elektrowni, mówiąc powiatowych, skogenerowanych, czyli takich, które wytwarzając energię elektryczną, wytwarza ciepło odpadowe, które temu towarzyszy, jest wykorzystywane lokalnie. Zimą do ogrzania mieszkań, latem do ogrzania wody, suszenia tam owoców, czy wręcz ciepło jest również czynnikiem do chłodzenia, zamrażalni i tak dalej, i tak dalej. To powinien być model, który my powinniśmy preferować. Wziąłem kolejny fakt, proszę Państwa. Otóż w Polsce istnieje około 400 kilkudziesięciu ciepłowni miejskich nieskogenerowanych, czyli ciepłowni takich, które spalają węgiel w zwykłym kotle niskociśnieniowym i ogrzewają miasta i wodę. Czyli aż się prosi, żeby powstał projekt modernizacji tych ciepłowni miejskich w kierunku właśnie kogeneracji. Ale no i Roman, do tego, przepraszam, już zaraz skończę. Do tego powołaliśmy zespół i w ramach właśnie tej inicjatywy teraz Krajowego Planu Odbudowy Morawieckiego będziemy zgłaszać jako nasz postulat, który załatwia dwie sprawy. Wzmacnia potencjał energetyczny Polski, który jest tragiczny. Panowie wiecie, że importujemy energię elektryczną. W perspektywie kilku lat będziemy jej jeszcze więcej importować. Importujemy węgiel rosyjski, co pisowcom nie przeszkadza w ogóle, mimo tej retoryki jakby antyrosyjskiej i tak dalej, i tak dalej. Czyli my zgłosimy to w ramach tych konsultacji, ale na tym nie poprzestajemy, bo ja nie mam złudzeń, że tego typu zgłoszenie może wywrzeć wobec tego monolitycznego bloku niechęci jakieś pozytywne wrażenie. Ale ja chcę z tym iść dalej. Skoro tych ciepłowni do zmodernizowania jest kilkaset w Polsce, to zainteresujemy tym projektem wszystkie lokalne władze samorządowe, bo w większości to one są właścicielami tych ciepłowni, które wymagają modernizacji, tak, a ich zmuszają do tego, żeby odeszli od węgla na rzecz innych, bardzo drogich i niepewnych w sensie bezpieczeństwa energetycznego surowców. W związku z tym my będziemy budować poparcie dla tego projektu w samorządach. I im więcej będzie tego typu inicjatyw, tym lepiej. Natomiast to, co ty, Krzysztof, powiedziałeś, no to ty powinieneś stanąć na czele tego zespołu. Andrzej Szcześniak, ja, kilka osób z mojego otoczenia, którzy są energetykami, będziemy ci w tym pomagać. Ale Roman, ty mnie jakby nie zrozumiałeś. Ja nie mogę tutaj opracować
książeczki za i przeciw. Ja mogę tylko opracować, bo ja widzę zdecydowaną większość korzyści, ale ja może w tym temacie oddam głos panu posłowi Sajko. Szanowni Państwo, ja bym jednak widział to w ten sposób, że opracujmy same za i w ramach tego zespołu parlamentarnego zapytamy rząd i inne środowiska, a zapewniam Państwo, że takie się pojawią, bo zaraz się pojawi całe lobby atomowe, które będą przeciwko. Więc my się nie koncentrujmy na negatywach, zróbmy same pozytywy, a w ramach zespołu przyjdą osoby, które tych negatywów powiedzą dużo i my powinniśmy je merytorycznie obalać. Więc same plusy. My tylko plusy, a od negatywów będą inne środowiska. Roman, do ciebie. To, co ty powiedziałeś, to jest to, co my głosimy od 5 lat. Energetyka rozproszona w oparciu o wytwarzanie energii elektrycznej z kogeneracją ciepła i najlepszym rozwiązaniem do tego są wodorowe ogniwa paliwowe małej i średniej skali. Tylko problem polega na tym, kto będzie właścicielem tych wszystkich klasztów energetycznych. Czy to będzie własność spółdzielcza gminy, czy to będą obywatele, czy to będą koordynatorzy klastra, bo jakbyś przeczytał, czy wiesz, jakby tam polecam ustawa o OZE, tam się mówi o koordynatorze klastra. Koordynator to będzie ta osoba, która skupia wokół siebie wszystkich interesariuszy i która dostanie wyłączność na koncesję do wytwarzania energii elektrycznej. I tu jest właśnie pytanie, właśnie na tym polega cały przekręt, że ta energetyka konwencjonalna, ta niewydajna, ta bez kogeneracji, ona, która jeszcze dzisiaj jest 50% własności Skarbu Państwa, która powoduje właśnie poprzez te niedoskonałości, powoduje wysoki koszt wytwarzania energii elektrycznej, zostanie przekazana tej energetyce rozproszonej. I o to my musimy zadbać, żeby ta energetyka rozproszona w tej kogeneracji, o której ty mówisz, nie dostała się w ręce niepowołane, jakim jest obcy kapitał. I o to cię proszę, walcz, bo w tej chwili poruszyłeś bardzo poważny temat, tylko musi to być zastrzeżeniem, że każda elektrociepłownia, która powstaje właśnie z tej kogeneracji, a jakbyś doczytał troszkę, albo wiesz, aby próbował się coś dowiedzieć na temat, jaki jest generator do wytwarzania prądu, najlepszy jest, to jest lepszy od turbin wodorowych, najlepszym generatorem do wytwarzania prądu jest wodorowe ogniwo paliwowe w dużej skali, bo dzisiaj już można nawet do kilkunastu, do kilkudziesięciu, jak się ułoży w stosy te ogniwa paliwowe, to można już do kilkudziesięciu megawatów, a to już wystarcza. Jak jest kilkadziesiąt megawatów, to już można zasilić przedsiębiorstwo, czy to takie duże, czy to gminę, właśnie są te klastry energetyczne. I to jest cały klucz, poprzez te klastry i poprzez te nowe technologie, o których ty mówisz, zostanie wyprowadzony majątek do obcego kapitału. Panowie, takie nowe technologie, o których panowie mówią, na przykład wodorowe, my dzisiaj wdrażamy dzięki tej technologii, którą ja mam, która strukturyzuje wodę, potrafią być 2 razy bardziej efektywne niż to, co istnieje na rynku. Podobnie wdrażałem technologię oszczędności energetycznej w elektrociepłowniach, gdzie potrafiłem na poziomie 15% zaoszczędzić na kosztach paliwa. Wszystko to nie miało racji bytu. Dlaczego? W każdym razie te technologie mamy do dyspozycji. One są wdrażane na co dzień w firmach poza granicami Polski i możemy ich przedstawić i bezkosztowo w formule ESCO zmodernizować istniejący rynek elektrociepłownictwa. To po prostu jest coś, co mamy, co możemy zrobić natychmiast. Panie pośle Sachajko, ja myślę, że należałoby w trybie pilnym zwołać ten zespół do spraw bezpieczeństwa energetycznego kraju i OZE, bo to się ściśle wiąże, i tam w tej agendzie doprosić stronę rządową, tudzież doprosić specjalistów od właśnie zgazowania węgla, bo ja tu jeszcze nie powiedziałem, proszę Państwa, co robi polski rząd, co robi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. My o tym nie wiemy, ale idą potężne środki finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
na rozwój tej technologii, na rozwój ogniw paliwowych. My w Polsce mamy już własne rozwiązania wodorowych ogniw paliwowych. I panie pośle, no, ja uważam, że tylko tam mógłby się jakby narodzić i sprawa zgazowania węgla, tych zalet i wad, jak również tam byśmy wypracowali alternatywny projekt do krajowego planu odbudowy. Ale trzeba zagospodarować osoby, które się tutaj pojawiają albo pojawiały do tej pory, są dzisiaj nieobecne, żeby ten zespół parlamentarny był w jakiś sposób silniejszy. Może trzeba jakieś dokumenty stworzyć, może trzeba coś napisać. Tylko głośno myślę. No ale napisać... Ja mogę zrobić, Roman, jeśli tutaj razem, ja mogę zrobić taki draft, taki szkielet właśnie tych wszystkich zalet związanych z nieodwołalnością skorzystania tutaj z zasobów węgla i poprzez wykorzystania energii w nim zawartych poprzez podziemne zgazowanie. Ja się mogę tym zająć i poddamy to jakoś, a do tego czasu byśmy powołali ten zespół. Panie pośle, czy jest taka możliwość, żeby w trybie pilnym właśnie ta agenda była właśnie związana z technologią podziemnego zgazowania węgla? Jak najbardziej. Teraz patrzę na kalendarz. Nie wiem, 9, 10 marca. Tak, żeby rząd nie czuł się zaskoczony i też się do tego przygotował, czyli miał tam trochę ponad tydzień, więc to jest wtorek, środa, 9-10 marca, taki zespół mogę zwołać. No, ja go akceptuję i do tego czasu przygotuję już jakby tą zalety podziemnego zgazowania węgla. Ja mam takie przyczynkowe może dwie uwagi odnośnie przygotowań. Pierwsza sprawa to jeżeli mówimy o połączeniu Orlenu i Lotosu oraz innych zasobów, w których występuje silny udział Skarbu Państwa albo nadzór Skarbu Państwa jest nad tym, to trzeba wyraźnie wyartykułować, że to połączenie powinno być na zasadzie zwiększenia udziału państwa w spółce tej dominującej, tej, która będzie główną spółką. I wobec tego warunkiem powinno być na takiej zasadzie właściwie, że powinny być przejmowane akcje, nowo emitowane akcje na przykład Orlenu. Wejście Lotosu do Orlenu w ten sposób, że nowo emitowane akcje Orlenu byłyby objęte przez Skarb Państwa w zamian za wniesienie Lotosu. W każdym razie udział Skarbu Państwa w dominujących spółkach powinien zapewnić pełną kontrolę, a nie tylko częściową. Docelowo powinno być to odpowiednio więcej, to znaczy trzeba dążyć do 51%. Druga sprawa jest taka, że postulat, o który należałoby lansować przy tej okazji, jest taki, aby wszystkie istotne z punktu widzenia życiowego danej społeczności instalacje, urządzenia, jak na przykład energetyczne, zasilanie wodne, dotyczące danej społeczności było własnością, cała infrastruktura była własnością tej społeczności, która może być dzierżawiona jedynie do operowania jakiemuś innemu podmiotowi, natomiast nie może być jako infrastruktura przekazana komuś z zewnątrz. Na tej samej zasadzie to jest problem własności i korzyści z dóbr naturalnych. A odnośnie przygotowań do rozmów, to proponowałbym jeszcze zapoznanie się z raportem z dwoma właściwie takimi materiałami. Jeden to jest z 2016 roku, został przygotowany raport Stowarzyszenia Elektryków Polskich pod kierunkiem profesora Bartosika. To był energia elektryczna dla pokoleń i niezależnie od tego, czy podzielamy, czy nie podzielamy zawarte tam wnioski,
to trzeba się do tego pewnie odnieść. Druga rzecz to są dokumenty i propozycje profesora Popczyka, który rozwijał koncepcję rozproszonej generacji energii elektrycznej, kogeneracji energii elektrycznej. To są dwa dokumenty, właściwie ten pierwszy raport profesora Bartosika i te materiały, ta książka profesora Popczyka, no dobrze byłoby się do tego odnieść, bo to są od kilku lat funkcjonujące i to najbardziej obszerne dokumenty na ten temat. Oczywiście po latach one mogą być w szczegółach kontrowersyjne, ale jeśli chodzi o te elementy, gdzie byłoby wsparcie dla naszych idei, to w tym momencie można się na nie powołać i to już może być mocne powołanie się na to zagadnienie. Poruszył pan, być może pan nie uczestniczy w wszystkich naszych spotkaniach, ale poruszył pan no, bardzo kluczowe tematy, o których my się zajmujemy. Dzisiaj Skarb Państwa, ja to powtarzam, Skarb Państwa, Orlen to jest spółka, gdzie 27% udziału Skarbu Państwa. On przejmuje, powinien być proces odwrotny. To jeśli miałby powstać taki monopol, bo to się tworzy już multienergetyczny monopol. Ale jeśli za tym monopolem przemawia argumentacja rządu, że oni chcą budować narodowe czempiony, które miałyby możliwość konkurowania na rynkach międzynarodowych i tak dalej. Zostawmy to. Załóżmy, że mamy taki czempion tworzyć. To jaki on jest narodowy, to jest skolonizowany czempion. Bo jeśli by proces następował odwrotny, że to PGNiG, który ma 70% Skarbu Państwa, przejmuje energię, przejmuje LOTOS i przejmuje Orlen, to by się okazało, że w sumie gdybyśmy te wszystkie kapitały połączyły, to być może tam by się nazbierało te 51%. Ale panie ministrze, akcjonariusze mniejszościowi, którzy są nieujawnieni w spółce Orlen, gdzie tam ma już 72% jest kapitału rozproszonego, oni na żadnym, ponieważ fuzja czy emisja akcji, podniesienie kapitału, to jest artykuł bodajże 460 któryś kodeksu spółek handlowej, są cztery takie ważne: likwidacja przedsiębiorstwa, fuzja przedsiębiorstwa, przejęcie przedsiębiorstwa. To są cztery tematy, gdzie na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy musi 75% głosów zadecydować. I więc oni dzisiaj zbudowali taką strukturę, że żadna firma nie ma tej 75%, oni są, te strony konfliktu są zblokowane. Nikt tego nie potrafi zrobić. I to, o czym pan mówi, my o tym cały czas mówimy. Bo ja powiem więcej. Gdyby się nie udało uzyskać zgody walnego zgromadzenia akcjonariuszy Orlenu, żeby odstąpił od przejmowania, bo to, że panie ministrze, to, że Orlen chce tak zrobić, to nie chce Obajtek, to chce ten kapitał mniejszościowy. On w ten sposób prywatyzuje polską energetykę i tą najbardziej to nowoczesną. Ale panie ministrze, to Skarb Państwa, który miał 51% w energii, zgodził się na sprzedaż za 1,5 miliona tych akcji Orlenowi. To Skarb Państwa, gdzie w LOTOSie jest 54%, wyraża zgodę, żeby został przejęty przez Orlen. To Skarb Państwa, gdzie, czyli właściwy minister, czyli pan Morawiecki, pan Kaczyński, pan Sasin, oni popierają ten projekt przejęcia przez Orlen PGNiG, najbardziej strategicznej spółki w Polsce, ze względu na to, że nie tylko ona ma technologię wydobycia, ona ma najwięcej koncesji, a z chwilą przejęcia PGNiG to przejmuje się również, oni nie muszą mieć nowych koncesji, czyli przejmują, więc to jest zasadniczy temat, który pan poruszył i który my poruszamy. To jest największe zagrożenie, bo to jest próba stopniowego, krok po kroku kolonizowania kraju i prywatyzowania najlepszych aktywów i wywłaszczenia polskiego narodu. Właśnie Obajtek robi właśnie tą rolę, więc to jest, to byśmy musieli poświęcić następny temat. Drugi temat, który pan poruszył jeszcze, bo chciałbym się do tego ustosunkować.
Drugi temat to były sprawy raportu Energia Elektryczna dla Pokoleń profesora Bartosika, który przygotował i wydał SEP, czyli Stowarzyszenie Elektryków Polskich, a także taka książka dotycząca energetyki rozproszonej profesora Popczyka. Tak, tak. Panie ministrze, tak króciutko. Odejście od energetyki zawodowej skoncentrowanej w około 250 podmiotach, które produkują prąd i ciepło. Ja mówię tak 90%, bo to jest tam rozproszone i tak dalej, ale około 250 podmiotów gospodarczych, czy jednostek energetycznych, bloków, elektrociepłowni dużej, one dostarcza właśnie te około 40 gigawatów mocy cieplnej i mocy elektrycznej i one są w rękach, one reprezentują, przedstawiają technologię i oni są w rękach Skarbu Państwa. Skarb Państwa teraz chce przejąć do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa pod takim hasłem, chce to przejąć, bo oni nie mogą na dzień dzisiejszy z tego zrezygnować. To musi potrwać proces, aż się wytworzą, aż się ukonstytuuje ta energetyka rozproszona. Tylko że my jako Polacy przejmiemy koszty osierocone w Narodowych Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego po przejęciu tych wszystkich bloków węglowych i tych kopalń i tak dalej, gdzie będziemy dopłacać do bieżącej działalności. Z każdym rokiem, jak się będzie tworzyć nowy rynek energetyki rozproszonej w oparciu o te klasy energetyczne, o paliwa, o ten, to się wytworzy się, będzie coraz to mniej przychodów dla tych elektrowni, a coraz to więcej będzie przychodów dla tej energetyki rozproszonej. I tym sposobem to, co państwowe, to umrze, a zmieni się całkowicie układ własnościowy panowania nad sektorem paliwowo-energetycznym. Ja bym proponował, żeby wrócić do tego głównego tematu, czyli 10 na 10 zwołuję zespół pod takim roboczym w tej chwili może tytułem propozycję strony społecznej do Krajowego Planu Odbudowy w zakresie wykorzystania wodoru i rozproszonej produkcji energii. Czyli temat jest sprecyzowany i te zadania, o które teraz pan redaktor pyta, no to dobrze było, żeby państwo jako eksperci przygotowali swoje 10-15-minutowe wystąpienia. Trzeba się podzielić, kto o czym będzie mówił no i niech to ministerstwa wysłuchają i niech się do tego ustosunkują. Czyli przygotujmy się merytorycznie do takiego tematu 10 na 10. Czy na przykład to, że mamy nowe technologie, które tutaj inżynier Robert nam przedstawia, mówię, że mamy, no bo rozumiem, że możemy je nim dysponować. Czy ono jest tutaj jakimś atutem? Czy każdy będzie mógł się wypowiedzieć? Ale ja teraz pytam Roberta w tym momencie, bo ale wyjaśniliśmy. Ale właśnie mówię o tym, że to jest rewolucyjne podejście do efektywności energetycznej. Rewolucyjne podejście i do tradycyjnej energetyki, dlatego że generalnie zmieniamy cieć roboczą, co powoduje jej o wiele większą efektywność, czyli nie trzeba zmieniać istniejącej technologii. A po drugie, jeżeli mówimy o wejściu nowych technologii, to w wodorze najważniejszy jest ten rodzaj wody. My produkujemy tak zwany ciężki wodór, który jest o wiele bardziej efektywny. Po prostu możemy te technologie, które dzisiaj istnieją, nawet są nieopłacalne albo mało opłacalne, zefektywnić, a to, jak już podotknąłem wcześniej, nawet bez inwestycji ze strony klienta. Panie inżynierze, Krzysztofie. No więc ja się podejmuję, biorę to na swoje barki, jeśli możecie. Poproszę tutaj do współpracy Romana i poproszę pana ministra Andrzeja Wilka. Panie ministrze, czy jest pan gotowy z nami tutaj telefonicznie jakoś współpracować, żeby stworzyć te ogólne ramy? W tym zakresie, w jakim będę mógł być kompetentny, no to jak najbardziej. Natomiast nie jest to moja główna specjalność, dlatego zbyt głęboko nie chciałbym w te sprawy wchodzić, bo nie jestem w tym zakresie autorytetem. Bo ale to, co pan poruszył, oddzielnie od siebie, to są pańskie wnioski, świadczy o tym, że jest pan wielkim patriotą i widzi pan zagrożenia przejęcia kluczowego majątku, bo nie ma ważniejszego sektora w każdej gospodarce, nie tylko w polskiej, jak sektor paliwowo-energetyczny. Kto ma kontrolę nad sektorem paliwowo-energetycznym i zapewni konkurencyjne ceny dla gospodarki, ten właśnie stworzy konkurencyjną gospodarkę. Pan Morawiecki w drugim punkcie, czy w trzecim filarze mówi, czy nawet w pierwszym, w tym programie Krajowy Plan Odbudowy mówi o konkurencyjnej gospodarce.
ale on nie mówi nic o właśnie tych rozwiązaniach, o których my mówimy. Dobrze, ja mogę przygotować na to spotkanie 15-minutowe wystąpienie na temat propozycji energetyki rozproszonej na przykładzie modernizacji kogeneracyjnych polskich ciepłowni komunalnych i zakładowych. 15 minut mi wystarczy. Natomiast panowie, tak jeszcze do naszego tego ogólnego ogródka. Nie wiem, czy czytaliście ostatnio strategię rozwoju energetycznego Polski do 2040 roku, którą opracował rząd. Czytaliście to? Ja czytałem. Dokument, który absolutnie poraża, bo jest to dokument pisany przez zidiociałych, zideologizowanych wyznawców zielonej energii, nie mający nic wspólnego z życiem, nic wspólnego z rachunkiem ekonomicznym, nic z rachunkiem z poczuciem bezpieczeństwa energetycznego kraju. Czyli panowie, my się w tej chwili zmagamy nie tylko z ludźmi, którzy służą obcym interesom. To są po prostu ludzie niekompetentni w tym, w czym się zajmują. I ja to mówię na podstawie ich dokumentów oficjalnie, które wydają. Więc walka nie będzie prosta. Ja proponuję budować tutaj szeroką platformę porozumienia ludzi racjonalnych, bo tylko naród zidiociały, który ma 80% europejskich zasobów węgla, rezygnuje z energetyki opartej na węglu. To jest panowie, coś niebywałego. To jest jakieś zaćmienie umysłów w skali całego kraju. Panowie, mam pytanie w takim razie. Już stawiam kropkę. To, że proszę Państwa, tego typu dokument powstaje, ja jestem w stanie zrozumieć, bo mnóstwo takich właśnie zideologizowanych gnojków rządzi Polską. Ale to, że nie ma odpowiedzi mediów, ekspertów, fachowców, profesorów, politechnik i tak dalej, to jest przedmiotem mojej głębokiej frustracji, bo to oznacza, że my idiociejemy i przestajemy być ludźmi odważnymi, którzy mogą wobec takich poronionych pomysłów nie zabrać głosu. Panie Romualdzie, ja to bardzo doceniam, ale trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że w momencie prywatyzacji telekomunikacji Polskie S.A., co obserwowałem, no, pojawił się problem wynikający z wady ustawy o komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych. I w owym czasie nie znalazł się nikt w Sejmie, kto by podjął sprawę zmiany ustawy o komercjalizacji, natomiast znalazł się pomysł, żeby uwłaszczyć pocztowców akcjami telekomunikacji i cała akcja z tym związana. No niestety, bardzo mi przykro, ale mamy do czynienia często z władzą wierzycieli nad tymi, którzy no, formalnie sprawują władzę. I to trzeba zdawać sobie sprawę, że te sprawy trzeba będzie często uzgadniać z wierzycielami. I koniec. A nam się wydaje, że tutaj stroną jest sam taki czy inny członek rządu. A tutaj stroną w wielu dyskusjach są wierzyciele. Jak to ładnie nazwane, wierzyciele. No, trzeba ładnie. A ja tylko dodam jeszcze do tego, co powiedział Roman, że kto pisał ten program, że niekompetentne osoby nie pozwolą nikomu racjonalnemu, jak się chce uwłaszczyć na naszych aktywach najcenniejszych, to nikomu racjonalnemu nie pozwoli się takiego programu zrobić. To jest program, który nieliczne osoby potrafią odczytać, przeczytać, a przesłaniem tego programu jest prywatyzacja, czyli przekazanie kontroli nad sektorem przez obce kapitały. Panowie, jest godzina 20, zadaję pytanie. Czy za tydzień, czyli to będzie 6 lutego, czy spotykamy się w przeddzień
w przeddzień, no tam czy trzy dni przed terminem tej komisji, o której mówił poseł Sachajko. 6 marca rozumiem. Przepraszam, 6 marca, tak, źle przeczytałem. 6 marca za tydzień, czy kontynuujemy dzisiejsze spotkanie, żeby zreferować, co przez tydzień zostało zrobione w celu przygotowania się do konferencji 9-10 z tego co. Ja uważam, żeśmy powinni tutaj generalnie wypracować już takie wspólne stanowisko i na tym pracować, żeby przed tym 10 jeszcze ewentualnie coś skorygować, coś poprawić, co jest jeszcze nie zrobione, żebyśmy profesjonalnie się przygotowali do tego. Ale tu jeszcze dodam, że panie. Ale rozumiem, że jest zgoda, że się spotykamy w tym gronie lub szerszym na ten temat za tydzień, tak? Tak. Tak, to może już pan inżynier będzie kończył, a ja poproszę wszystkich, co są w pokoju, może ktoś jeszcze będzie chciał coś dodać albo zapytać. To jest 6 marca, to tak. Panie pośle Sachajko, na 6 marca, o ile mi wiadomo, zgłosił poseł Braun do zwołania zespołu odnośnie aktywów też dotyczących energetyki. To może nie stoi nic na przeszkodzie, bo jeśli będzie ten zespół 6, o ile mi wiadomo, bo to jest odpowiedź jednej z pań asystentek, jeszcze nie jest na stronie tego parlamentu to ogłoszone, ale tam ustnie ta pani odpowiedziała pani Ewie Paradzińskiej, że ten zespół ma być powołany 6, ma być też online. Ja nie wiem, czy kogo tam pan Braun czy pan Winicki zaprosi, ale też, żeby pan ewentualnie wiedział i ewentualnie zorientował się, bo byłoby dobrze, żeby pan, bo jak będzie, to on będzie w godzinach rannych, my się spotykamy 6 o 18, żeby pan ewentualnie się zorientował i żeby pan uczestniczył, bo to może być przygotówka też pod to, co my robimy. Oczywiście. Dziękuję bardzo za informację. Dziękuję. To ja dziękuję. Roman, jeszcze jesteś, to cię proszę. Proszę poprosić również Andrzeja Szcześniaka, bo taki głos troszkę kontrowersyjny, bo ja to tak odbieram. Ja nie krytykuję pana Andrzeja Szcześniaka, że ma odrębne zdanie do tego, ale właśnie taka osoba mogłaby też wnieść wiele, żeby bardziej racjonalnie wypracować no ten program, który chcemy przedstawić w zakresie zalet do pozyskania wodoru. I jakbyś był uprzejmy, jakby poprosić go też, ja też do niego przedzwonię, jakbyś go też poprosił, żeby jakoś online z nami i z panem Andrzejem, i z panem Romanem współuczestniczył w zorganizowaniu tego koreferatu. Dobrze, dziękuję. A ja jeszcze korzystając, że jesteśmy tutaj na wizji z panem Robertem, to chciałem podziękować za to, że tutaj powstał nowy film z głosem lektorskim. Jak ma na imię przyjaciel? Roman. Czytał filmy również dla twoich? Roman Felczyński. Tak jest. Pan Roman tutaj pożyczył nam swojego głosu. Powstał film i to jest też jakiś konkret, który buduje tutaj świadomość społeczną. I mam pomysł na film następny, także to też możemy omówić poza anteną. To jest ten moment, kiedy powinniśmy się już dzisiaj rozstać. Jeszcze będzie film. Na razie powstał po hiszpańsku tłumaczenie tutaj, to do Kolumbii film powstał, żeby już wiedzieli, że nie będziemy u nich zamawiać węgla. W przyszłości niech poczytają po hiszpańsku. Ja bardzo wszystkim Państwu dziękuję. Za tydzień się spotykamy 6 marca. Kontynuujemy temat dzisiejszy, żeby się przygotować do komisji sejmowej. Pana pod opieką, tak można powiedzieć, tak, pana posła Jarosława Sachajko. Dziękuję ja się bardzo. Rozłączam. Dziękuję bardzo wszystkim. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.